To ostatni odcinek z EAFC 24. Próbujemy wygrać Ligę Mistrzów. Oglądajcie. Piątka obrońców. Tutaj mamy taki wkit reakcji, więc pierwszy raz od nie wiem kiedy pójdziemy na konferencję prasową. No ja nie mogę patrzeć. Grychowek wygląda dość śmieszny. Macie na... No model to nie jest, tak? Spójrzcie na niego. Wygląda jakby był uposiem lekkim. Nie wiem czy mogę tak mówić, więc tym uposiem tak... Powiedzmy prześmiewczo, ale nie do końca, tak? Dobra, no i co? Mecz z Romą, no Liga Mistrzów. Nie ma co się oszukiwać, ostatnia kariera w tej piwce. No to zaraz nowa wychodzi, oczywiście ją kupię. No i co tutaj? Tak, jak ławeczka wygląda. Musi być kontuzjowany, nie? Bo by nie dał rady inaczej. Taylor zmęczony. Mam zmęczony, mam Enrego. Januza jest... Spokój, tylko nie mamy tutaj środkowego obrońcy. Za niego wejdzie Januza i no. I no symulujemy, ale tej kondycji nie mam, to zbiednie trochę. Dobra, u nich to jest Unai Simon, Sabbe, Morato, Singo, Mosquera. Spoko, obrona. Pomoc Zalewski, wiadomo, że mocny. Maxi Lopez, McAllister i Bowe. Dobry środek też. Dobry Calvarez. Mega dobra ekipa tam jest. Oni oczywiście na czerwono, my na czarno. Zobaczymy jak tutaj nasze akcje. Ojojoj, ładnie, ładnie, ładnie. Widać, że tutaj Neves z Rafinhem się dogadują po portugalsku. Uuu, to jest spoko, Ramsey. Coś tutaj się dzieje. Już widać, że to my dominujemy póki co. Więc powolutku tutaj. Na ich pierwsza akcja, można powiedzieć nawet. Ojojojojoj, jak objechał nas. Jak łatwo to było, Boże. Przesada to była, ja pierdzielę. No i co, że na początku dwie sytuacje, super, a my tracimy bramkę w pierwszym lepszym kontakcie, zajebiście. O Boże, ja nienawidzę takich rzeczy w tych gierce. Czy wiadomo, w życiu też jak może się dziać, tak? Że dominujesz i nagle tracisz bramkę, ale no tutaj tak, zawsze tak przesadnie jest, no. Ładnie obrona, bardzo dobrze. Przerzuć to szybciej. Może oni tak nielogicznie grają w tych symulacjach, że to jest hit po prostu. No dobra, no. Ładnie klepią, dobrze. Kurde, jakie podanie to było, Openda. Ten Bucja spoko sobie radzi, idzie do tego przodu, jakiś ma sens, ale reszta to jest tragedia póki co. Dobrze, Turbin uratował. A dziwne, bo ten... Stracił bramkę, która ocena o 10 w dół, mimo że to nie była jego wina w sumie do końca, tylko to, że obrońcy się urwał. No kończ to. Dobrze, Turbin. A obroni parę sytuacji, tylko tyle ma oceny. A dalej? Czy mógł sens zmieniać? Hernandez jest zmęczony, na razie nie. Czekajcie, oceny, kto u nas najgorzej? Poza obroną całą, to... Czekajcie, mam pomysł. Tak. PS, ale tak już tutaj wyżej. LPO, o nie, SP i PSP, Zubin Mendy, SP i robimy nie tak, ty tutaj, tu wchodzi Fofana, tak, 2-2, to tak, nie będzie, tak, dobra, Fofana, ten środek pójdzie, może się coś zadzieje, już będzie jakiś do przodu, trochę okej, okay. Ładuj Rafinha, proszę, strzel, to umie strzelić. Kurwa, jak się rozegrali kasztanowo, Boże. Dobrze. Ramsey, dobrze. Nie wiem, kto asystował. Fofana asystował, widać. 8-0 ceny ma. Szybko poszło. No i zajebiście. Tak ma być. No, tylko teraz się nie zepsuć. Dobra, od razu. Czy zabrali się piłkę i co? O, Boże. Kruber może wszędzie wejść na pewno. Ale kogo byśmy mogli tutaj wpuścić? Nie ma dużo, już. Dobra, na razie nie grają. Ogólnie do przodu na pewno kogoś. Rafinha ma za dużo siły, póki sobie go wpuszczać już. Ojej, oj, dobrze, ładnie. Dobrze, Rafinha zagrał. Git, git. Ładnie, Openda. Jaj. Dobra. Myszka blokuje zarządzanie zespołem, trzeba zrobić. Czekajcie. Busy i tak dalej. Dobra, wejdzie on i wejdzie sobie za Nevesa i pójdzie tutaj na nieprawda bądź PPO. Tutaj zamiast niego wejdzie on. Tak, zrobimy.
Bo zanim on wejdzie, to i tak będzie końcówka już pewna. Jest! Jest, jest, jest. A, zarządzamy zespołem. Lecimy tak. SO. Nie, Buso gra oczywiście. Zamiast niego wejdzie. I tutaj wejdzie oczywiście Taylor. Tylko tak zrobimy. Fernandez tutaj. SP może być. Niżej, niżej. PSP, dobra. I robimy tak. Tutaj. SN. No i Gituwa. I już tak sobie klepią do końca. Oczywiście jak piłka wyjdzie dopiero. Dobrze. A zaczęli, to jeszcze zmiany mamy na pewno. Tak. A nie mamy? No dobra, to nieważne. Chciałem jeszcze obrońcę dodać. Nie, 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 nie. Kur... Mać, no. Tak mało miejsca i oni tego bronić nie potrafią. Ja pierdzielę, to jest hit po prostu. No nie wierzę, że takie coś się dzieje, no. Tragedia ta obrona wygląda. Nie wiem, jak to możliwe. Jestem trochę zawiedziony. Teraz ładnie odebrali. Ten Fofano najlepiej na środku obrony, no to są jajca jakieś, nie? Co statystyki, no my lepiej graliśmy. Nie jakieś super lepiej, ale no lepiej. U niej graliśmy też, co prawda. Więc jeszcze będzie szansa, tak? Tutaj mam czwarte miejsce. Z Getafe, potem Almeria. Co tam Fofana? Spokojnie, byczku. Ci ufam akurat. Jesteś mega dobry. Mega dobry transfer, więc ci akurat ufamy. Henry niech zagra. Zatem Jasu niech zagra ten ziomek. On tam w dupie z nim. Fofana może zagrać. Nie on, tylko on niech zagra. Tak i tak. Na napad ty zagrasz, tu niech zagra sobie Januza i Velasco. No i Gituba, lecicie. Wygramy na pewno, remis, SOT, czyli chociaż taki plus. Dobra, Almeria, potem Real Madrid, spoko. Almeria, Renocia. Symulujemy, tu nic nie zmieniamy. 2-0, ok. Ramsey, Rafinha, spoko. Na Real Madrid też nie zmieniamy, tylko bym zmienił jedyne co, to plan treningowy. Tak, a już mamy skupienie na kondycji i oni się tak męczą nieźle. Dobra. Lecimy. Przejść do meczu. Tak. Co on chce grać? No i zagra sobie ze Zubimem Diego. Nie boimy się. 2-1 w dwóch meczu pierwszy. Oho, po dogrywkach wygrali. Jeszcze te jebane dogrywki, które się... Ta kopa jest pania w dupie, to mam, tylko czemu te dogrywki jeszcze musieliśmy grać? Boże. Dobra, USA. No bo nieważne. To dalej z Gironą. Rezerwami wychodzimy, no nie ma innej opcji. Sod. Pont. Niech zagra. Taylor. Nie, no nie Pont. To niech ten Baumkant zagra. Niech zagra sobie. On. Niech zagra sobie. Kto mógł zagrać? Niech gra Neves, Bush, Busio bym zmienił. Tylko z kim? Z kim możemy Busio zmienić? No właśnie sprawa, że nie ma za dużo. Da, tak zrobimy. Kurczę, tak. Gra na środku. Tak. Tak. I tak. Fofana musi zaleścić tutaj, żebyś w razie co nie wszedł. Okej. Okay. W razie co, żeby nie wszedł jeszcze kto? Nikt już, dobra. Ciężko będzie to wygrać, a może wygrają z dupy jakoś? No i 2-0. I ten punkt pewnie dobry mecz, 7,5. Beka. Dobra, na Romę będziemy wypoczęci chociaż. No to Dibu będziesz grać spokojnie, nie wiem co z tym gadasz. Czekajcie, czy jakieś zmiany, coś ten. Nie. Podobnie grają, spoko. Zrobimy tak. Fofana.
Zejdziemy niżej. Weź o. LPD. LPD. PSP, no. U pana był sobie dobrze. To jest z ławki, kto mógł pomóc? Nie. Na razie tak zrobimy. No to wypoczęci są. Velosco jest. Henry, spoko. Na ławce nie ma nikogo wypoczętego, więc lecimy tak. Symulujemy drugi raz rozbudowany i zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Niestety są problemy póki co i nie podoba mi się to bardzo. No to wyjdzie pewnie, że to jest ostatni odcinek. Co, możecie dać propozycję co w następnych tych karierkach? Dobra, no się skupmy na tym meczu i na żółto są, ciekawe. No i co, no lecimy. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Ładnie tutaj kręci, bardzo fajnie. Upenda, Rafinha i kto z 18 nas gra? Fofana, no. Nie no, Fofana to dobry jest ruch, że on gra teraz. Gram do tych dwóch eśpedeków, jak właśnie kiedyś Sevilla grała. Mogliśmy wcześniej już o tym pomyśleć, ale... Ten Busio i ten Neves szył. Ojoj, Openda. Szybciej ładuj, próbuj, chłopie, Boże. Dobra, strzelił, więc wybaczam, ale ogólnie mógł ładować 10 razy, już nawet za daleko, jak nie był pewny. Oho. Widzę, że te dziewiątki się rozpędzają. Dobrze, brawo. Bo niżej zeszliśmy i to ma sens jakiś. Dobrze, dobrze. Rafinha do środka schodzi, rozgrywa. Brawo. Ładnie, ładnie, ładnie. Ajajaj. Aj, aj. A dobrze rozegrał to Miasło. Dobra, brawo. Brawo. Opęta dwie brameczki. Busy asystował. Zubimendi, Fofana też fajnie. Tak to ma wyglądać. To Dibo najgorzej. Dobra. Nie, to trzeba grać tym Fofanem. Ten Neves coś nie dojeżdża, nie wiem, dziwny to jest zawodnik. On taki na przytrzymanie piłki, okej, okay, ale tak więcej to bez sensu. Będziemy go... O. Ajajaj, ale dobre, dobre to było. Jak kondycyjnie wyglądamy? Spoko, dobra. Gramy dalej. Nie wiem, co zmieniać tutaj póki co. Co, ciśniemy z nimi, nie ma co się zastanawiać. Zmiany jeszcze porobimy, ale to na spokojnie. Kurwa się podbijało. Bramkarz obsrany jest, nie wiem, nie rozumiem. No fana dobrze, że gra. Tak i tak, ale oni są zmęczeni na tej ławce, nie ma co ich wpuszczać nawet. Ci na boisku mają 10 razy więcej kondycji niż ci na ławce. Chcieliby byśmy mogli też trening zmienić w teorii, zobaczymy. Okej? Okay. Ale strzelanina póki co jest. Ale żebyśmy problemów nie mieli. Jeden strzał i bramka, nie? Ten Turbin to też jest słaby. Nikola, nie rób tam tego, proszę, tylko nie ty. Dobrze, brawo. Uspokój to, kurde. Tragedia. Dobra piła. Obrócił się, spoko. Brawo. Dobra. Tak, i zmiany. Okej, okay. Tak. 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 Klupier zmieni się z nim. I tu zagra Henry. Tak. Kogo może? Nie no, niech on gra, dobrze. Albo czekaj z nimi, tak. Tak. Ty wrócisz. Tylko na śpedeka, to jest jak? LPD. LPD. Dobra, Openda może zostać z tym wysoko. Tu niech zagra Krupier. Ramsey zejdzie i wejdzie Busio z powrotem. To ma sens jakiś, on trochę wyżej niech zagra. Rafinha te bliżej środka. Kolejny się niech zagra. Słuchajcie, w sumie Rafinha czy ten? Nie, no Rafinha jest szybszy, bo to większy sens. No, na razie tak zrobimy. Jeśli te zmiany zrobię, najpierw coś zmieniamy potem. Trzeba było boki obrony zmienić, tam problemy było, ale czekajcie, od razu zrobimy. Potem jak wejdą, to możemy tak, busy zmienić nie na niego, tylko na niego. I tutaj niech wejdzie on i do opędu niech wejdzie on. To potem, trzy zmiany. I mają mniej kondycji, ale wiecie, takie świeże spojrzenie na boisku, więc spoko. Widzicie, tak jak Sod na przykład teraz. Widzicie, on ma ten ciąg do przodu. Mega dobra wrzutka. Mega dobre, no. Ten Kruper się tam odnalazł. Nie najgorzej.
Dobra, spokojne. Brawo, bardzo ładne. Mówię, Sot tutaj bardzo ładnie sobie radzi. No, mamy to. Na szczęście mamy to. No i Openda na hat-tricka polował. Dobra, zajebiście. Ale no, lekko nie było. Ciekawe, na koło następnego trafimy, bo no, nie jest lekko. Kto przeszedł? Sevilla, czyli my. Manchester City, Real. Obstrany Real. I PSG. Bardzo z laskiem. Okay, jak nie przejmą tego, to jajca. Tu remis, Milan. I remisowy. Dobra, co się dzieje? Okej. Okay. Douglas Lewis może znowu grać. Rozumiem, co czujesz. Miesięczny raport. No to mówię, to musi ktoś do wejścia od razu być. Czyli nie wiem, milion, półtora bardziej nawet. Dobra, nieważne. Co jest? 12 marzec. Wszystko git, git. Tylko tak lubimy. Zarządzanie zespołem. Jak Douglas Lewis może grać, to idzie na ławkę póki co. Zamiast kogo? Zamiast Enrego, no. Tak. Tak. Chcę puścić na ławce, żeby tak. Plany treningowe. Skupienie na kondycji, to wiadomo. A tutaj skupienie na szkoleniu dla rezerwowych drugiego składu. Git. No i się skupi Douglas na spokojnie. Dzień meczowy. Raporcik. No zagra w tym meczu od razu, nie ma co gadać. No to Mias nie gra. Dibo nie gra. Tu zagra sobie Taylor. Henry kolejny mecz niech gra, Douglas niech zagra oczywiście, on niech gra, tu niech zagra sobie Fernandez, ty i Velodo. Rafinha niech gra, bo ma kondycję akurat na spokoju. 4-1, Douglas Luiz z brameczką od razu na powrocie, 9-1 ocenę, no i Gites. Co kolejny mecz z Osasuną, Pampeluną? W sensie no to nie ma znaczenia, możemy zaakceptować, odrzucić, ale i tak go nie sprzedamy, bo kończymy serię, więc whatever. A co, chce odejść czy co? Że takie to są. Gasi tutaj. Nie to, tylko zespół po pierwsze. Tak, chce odejść? Czekajcie, tak. O, on chce odejść, no ale niech spi. Wysyłamy Nevesa do kopalni. Siemano. Dobra, to robimy tak, aleś o, tak jak graliśmy, będzie do góry iść tak, LPD, PPD, robimy tak, będzie LP. Za niego wejdzie ogólnie Douglas, może już grać w sumie. No już niech tak grają chłopaki. Dzień meczowy, przyjdź do meczu, symulujemy takim zestawieniem na spokoju, 3-1 spoko. Jak Nevesz nie chce tak grać, to możemy to jeszcze tak, centrum transferowe. Nie mam nikogo ciekawego, czekajcie, szukaj zawodników. Może zobaczymy na koniec, może ktoś jeszcze się znajdzie, wolni. Pozycja pomocnik, SP. Hiszpania. A zajrzyjmy, co tu się dzieje. No to jest tyle, nie? Trzeba jakiś sensowny. Wątpię, ale możemy zobaczyć z ciekawości. Na pewno nie. Tu też nie. Dobra. Tak. Argentynę możemy zobaczyć. Może ktoś będzie, choć wątpię. Esteves. Wątpię też, ale możemy zobaczyć. Kolejny. Brazyl. Brazil. Czasem trzeba popatrzeć, co tu się dzieje. A też wątpię, ale zobaczymy. Ostatnia taka seryjka, to możemy popatrzeć, co tu się dzieje, tak. Francja. Średnio to wygląda póki co. Dobra, było ta, to Hiszpania była, Holandia teraz. Wątpię. Czy na pewno, nie. No to może, jak się wygląda to. Nie super, nie źle. Dobra, Holandia. Niemcy jeszcze zobaczyłem. Niemcy słyną, że mogą być jakiegoś pomocnika. On może być ciekawy. Wiadomo, stary zioma, ale może coś jeszcze ugrać u nas, nie? Nikt nie mówi, że nie. Portugalia i Włochy zostały z popularnych, to z tych Portugalii nie ma.
Możemy jeszcze Polskę zobaczyć, nie? Jak już tu jesteśmy na P. Nie wątpię, że mam jakiś pomysł jak zielu tu jest. No nie, mam pana Jagiełło. Co? No i Włochy. Czy był tam, że z Anglii jeszcze, nie wiem, czy... W sensie możemy niby tą Anglię zobaczyć w sumie. Jak już to robimy, to... Why not? Mamy zawodników z Anglii, więc... A, zobaczymy. Litwu. Trevit. A, popatrzmy sobie. Walsh. Ma tutaj niektóre te zwinność i tak dalej. Dobra, to za 12 dni może się ukaże jakiś rezerwowy dla nas. Trzeba zmienić. Plan treningowy. No i tak lecimy. Tak, i ciśniemy aż do Real Madryt. Dobra. Nieistotne. A możemy ten zatrzymał, już możemy wrócić do tego. To jest zrównoważone w sumie damy. No. Wóz trochę się zepsuł przez to, co zrobiłem, ale trudno. Dobra, patrzymy, co się dzieje. Nie, nie. A dodamy go w razie, jak nikt lepszy się nie trafi. No jest najlepszy z nich. Czy będzie jeszcze ktoś? No nie ma go. Moulton. Dodamy go. Martin. A Martin jest najlepszy w teorii. Czekajcie. Tak. Co centrum transferu możemy wziąć? Ja go niby, nie? Mam tych wolnych. David. Fizyczne. O, ma najmniejsze, ale najbardziej jest do przodu. No, możemy podpisać go. 5,5 miliona. No, no to damy za niego ten bańkę czy coś tam. Może być nieistotne. No, aż tak i lecimy. Niech będzie sobie na rezerwie gdzieś latać. Ziomek Mario Martin. Taki 7,5 będzie mieć pewne. No tutaj mam ja, ale ogólnie będzie mieć 7,5, bo dam mu zespół, zaraz wbiję to szybko. Więc te są potrzebni, nie? My takiego nie mamy, więc idealnie. O, obojętne, zaczekajcie w sumie. Box to box. 6 tygodni, no to akurat będzie taki rezerwowy. Tak. Mamy jego, to Neves, sorry. Martin sobie na ławkę pójdzie. No trudno Neves, no. Sam sobie to wybrałaś. No siema. Czy juniorzy jacyś? Jest lewy skrzydłowy. Szkot. Ze Szkocem to graliśmy. Co się robi? A tu nie mamy nikogo, kogo byśmy chcieli, więc whatever. Spokojnie, byku. Mamy to wszystko pod kontrolą. Na Real wychodzimy takim składem. Nic nie zmieniamy. Bum. Openda. Todibo. Oj, co ty Todibo tam narzekasz? Dobra, to gramy ten mecz City. Zobaczymy jak wyjdzie. Czekajcie, co tu jest? Tak, trzeba zobaczyć. Plany treningowe. A skupienie na szkoleniu nie, tylko skupienie na kondycji dla wyjściowej jedenastki. Dobra. Co ciśniemy? No, próbujemy w zwykłej symulacji, najwyżej drugi mecz zrobimy w normalnej. Ale to ciężko będzie, za mocną ekipę mają, ale 3-2 jest ok. Rodrigo, Echeverry, jakiś u nas opęda dwa razy. Jest szansa w takim razie, jest szansa. Tam PSG wygrało. Co mają francuski finał, my hiszpańsko-angielski. Atletyk i potem znowu. Więc tak, przejść do meczu. No i rezerwami musimy wyjść. Tak, zrobimy. Ty, Turbin, odpocznij. I ty zagraj, choć ty grasz lepiej od ostatnio. Zrobimy tak. Nie. Kurwa, to mi się tak przestawia bez sensu. Auri, gra, idź tutaj. Na razie tak zostawimy i na środek obrony idzie Taylor i ten Bauk Mount, Lingodard. Tak, do środka pola. Ty.
Busio i Neves. Tak, tak, tak. Czy mamy, mamy Martina jeszcze, dobra. Martin, zagrasz tutaj jako prawy pomocnik. Możesz... I Busio może zagrać na pewno. Dawaj, Busio. Wkurza mnie to, jak to przeskakuje bez sensu, Boże. Dobra, jest okej. Okay. Tak, szybka symulacja, to nieistotny mecz. 1-1, okej. Okay. Może być. Dobra. No co? Gramy na to City i zobaczymy, jak wyjdzie, no co? Nawet jakieś transfery, nic istotnego. Dzień meczowy. Raporcik oczywiście. Foden, Guardiol, Haaland. Mocna ekipa, no nie ma co gadać. Co robimy? Robimy tak, bo to Dibo tak zasysa ostatnio, że szkoda gadać nawet. Tak to nic nie zmieniamy chyba. Busy na ławce, spoko. Neves zamiast niego na ławkę niech idzie. No i lecimy. Próbujemy, symulacja. Musimy odrobić jedną bramkę. Zobaczymy jak początek. Najwyżej jak będą problemy, to sobie zmiany porobimy. Ale City jest mega mocne. Widzicie, Ederson, Gendry, Vivian, Hato, Guardian. A dziwne, że Ato gra zamiast Diasza, okej. Okay. Rodrigo, Perone, Echeverry. Okej, okay, my pierwsza akcja i oni żółta kartka, spoko. Foden, Haaland, Grealish. No zobaczymy, może się uda. Nie mówię, że nie. Ojej, ale tyle miejsca zostawiałem, to przesada. Dobrze, że tego Fodena skasowałem. Dobra. Oho, dobrze opęda, przebitkę wygrał. Oj, łatwo stracił niestety. Ramsey. A Ramsey powinien się dobrze czuć na takie City. No ale jak widać nie czuje się póki co. W razie co mam tego Argentyńczyka za niego, nie? Muszę wejść w każdej chwili. A póki co jest ok. Będą większe problemy, to będziemy się zastanawiać. Na przykład jak bramkę stracimy, to będzie może szybko zmianę robić. A tak póki co ok jest. No bez sensu, taka piła na pałę to była. Ale jest jeszcze Busy może wejść, on też sobie radzi fajnie w środku pola. Lubi brameczkę załadować. Jest na spokoju wszystko. Ojej, dobra, zebraliśmy. W sumie ten Sod ma ciężko na tego Fodena. Dobra. W sumie nie ma tam Fodena, tylko Grisza, no to nie ma ciężko w sumie. Ciężko to ma Krupier w takim razie. On sobie radzi póki co. Dobra, póki co 0-0. Jakieś akcji nie mamy za dużo, ale opęda teraz. Szkoda, że w środek, ale miał ciężko już. Tylko nasze skrzydła nie działają póki co. Dobra. Okej. Okay. Szkoda. No tak, zarządzanie. Kidom. Tak, lewe, prawe skrzydło. Niech idą. I teraz tak, oceny jak środek pola wygląda. Fofana nie działa. Tak. Tak, Fofana się zmienia. To idzie. Tak. Wyjdzie Busio, bo ja mu najbardziej ufam z nich. To prawego śpeka zrobimy. Busio, mimo że ma mniej siłę, to i tak wolę jego dać, bo on lubi sobie załadować z daleka, ja mu ufam. Nie straćmy bramki, please. Ajajaj, opęda szybciej. Ładuj. Brawo! Dobrze, wracamy panowie, wracamy. Sot jeszcze, czekajcie, znów kondycję Krupier ma najmniejszą, on sobie radzi, spoko. Brawo, bardzo ładnie Krupier. O wilku, oj. Ale błąd, dobra, czekajcie, zarządzanie zespołem, trzeba zrobić zmiany takie. To Miyasu, wchodzi to Dibo. SPO. SP. Tak, SPD. Czekajcie. Douglas Lewis i Zubiment. Douglas Lewis średnio, to robimy tak. Busio. No tutaj niech wejdzie on. Tak, zrobimy standardowo. Dobra. Jazda, panowie. Dać radę, spoko. Z walką, kurde, z walką. Co to za podanie było? Hernandez, proszę cię. Dobrze, dobrze, leć tam. Próbuj coś. Rzuć to lepiej. Pressing, dobrze, trzymaj go. Ja pierdzielę, trzymaj mocniej, chłopie. Czasu nie ma, 10 minut. Zapieścił tą obsraną piłkę.
Dobrze, jedna kontra i bramka, please. Nawet zmian nie zrobimy. Ta piłka wchodzi raz na pół godziny. Please, ostatnia akcja. Ja pierdzielę i po meczu, no. O Boże, bo oni kurde piłki nie potrafią odebrać. No, jedzie karetka po nich. Kurde, no. A jestem zły. No i 4-0 wpłynęli, ale kurde, no. Szkoda, mega szkoda. A Boże, pyknijcie sobie to raja, jakieś obsrane. O, Douglas Luiz jest czerwoną. Głowa mu się zapaliła. Co, kończymy ten sezon, co? Może trochę dłuższy odcinek wyjdzie, ale co, już końcóweczka jest, nie? O Boże. No super, że jest przejść do meczu. Niech zmieni sam, bo już dosyć ich mam. No remis, 40 remisów, zajebcie jeszcze na koniec. Szkoda gadać, tragedia to jest. Tragedia. Czwarte miejsce, na trzecie, na szans nie mamy praktycznie. Na piąte też nie mamy, to w ogóle sensu nie ma. Co, no tak kończymy ten sezon, tak? Na końcu derby. I co? 1-0, wow, wygraliśmy z Wimendi strzeli. Super. No co możecie określić, jak ta seria się podobała? Mi się nawet podobała, tylko no szkoda ta końcówka, tak? Mówię, to jeszcze tak na koniec FIFA i tak wyszło nieźle. Powiem tak, no. Poprzednie kluby fajnie wyszły. Tam pierwszy w tej Arabii, potem te West Brom fajnie wyszedł. W tym Premier League już i tak by się więcej nie osiągnęli, więc mogło tak być jak jest. No i tutaj fajny moment, tam Sevilla wzięliśmy, tylko szkoda, że ta Liga Mistrzów nie siadła. Mogliśmy do City, no widzieliście, było do przejścia, no. Wiadomo, mają dużo lepszą kadrę od nas, ale było to do przejścia, nie ma co się oszukiwać. No ale co, możecie zaproponować, co na start, o, na następnej FIFA, jaka kariera na start, to jest ciekawe w sumie. No, tak w teorii, jakieś tam drogi na początek chyba nie ma sensu robić. Ale jakiś taki, nie wiem. Właśnie nie wiem właśnie nawet jaką ligę zacząć. Bo jest parę ciekawych klubów ogólnie. Ale który by był najlepszy tej kariery? No mówię, musicie mi jakieś pokazać w komentarzach, co was by najbardziej ciekawiło. Nie, może kariera jednym zespołem, a nie tej drogi takie jak mamy tutaj właśnie Krychowiaka, Kompany, Szawi. No to daliśmy takie trzy drogi. A te drogi to są takie obieży światy trochę, nie? Więc fajnie by było tylko jednolitą karierę zrobić. Na koniec jeszcze zobaczymy, jak ktoś sobie poradzi. No Turbin by był do zmiany, bo on sobie w lidze mistrzów ewidentnie nie radził. Tak, Henry, ok. Krupier może być, ale ogólnie uwielbiam tego zawodnika. Mam nadzieję, że się rozwinie ogólnie w życiu realnym dobrze. Średnio. Niestety średnio. Zawiodłem się. No Dibo. Champions League, no to widać. Taylor. Okej, okay, tylko taki zmiennikowy, na więcej nie. A też polubiłem go, po tej karierze go polubiłem, fajny. Tomiyasu, Solinia, Liga Mistrzów bardzo dobrze. On tak samo, dlatego pod koniec jego chciałem tutaj prawie obronić mieć. City nie najlepiej, ale i tak ogólnie w Lidze Mistrzów dobrze. Fofana tak samo. Zubimendi na więcej liczyłem, ale też okej. Okay. Fernandez jako zmiennik, tylko po prostu. Douglas Luiz, okej. Okay. Fajny jest styl, jest wszystko. Busa bardzo dobrze. Byłem zdziwiony, że aż tak sobie dobrze radził. No on to zawód. Widać, że widzę już w OK, ale zawód ogólnie w tych ważnych meczach nic nie grał. Dołożył to 8 asyst, ale nie było tego czegoś. No tu jako doszedł tak o. Ramsey bardzo fajnie. Więcej bym liczył jakiś asyst, że dał, bo bramek spoko, OK. Ale asyst trochę brakowało. 5 asyst na skrzydełku trochę mało. Januzaj, widzicie, jako zmiennik, bardzo dobry. Liga Mistrzów 8,45. Rafinha fajny, tylko tak samo asyst nie było. Tylko właśnie nie wiem, czy to nie był asyst ze względu na to, że nas napastnik tak jakby aż tyle nie strzelał, bo dużo strzelał też, bo my w ogóle mamy dużo bramek, tylko to były takie solowe akcje wszystko. To nie był taki napastnik kończy, tylko no ten tutaj ziomek spoko. Tylko widzicie, on ma 34 bramki, tylko że to są wszystkie takie po dribblingach, samemu coś zrobił, nie? Nie było tak, że dograny coś miał. A mi się wydaje, że każdy z nich, on lubił sobie przywalić. Rafinha wiadomo, że lubi sobie przywalić, to tego typu zawodnicy są, nie? No on co, on bardzo też spoko. Jestem z niego zadowolony. U mnie spoko drużyna się zrobiła.
mówię, no koniec, no co. Tak kończymy te EAFC 24. Zobaczymy, jak w 25 będzie. Ja mówię, proponujcie w komentarzach, od tej lajkujcie, subujcie kanał, jak chcecie, żeby mieć na bieżąco z tym wszystkim. I mówię, no najważniejsze, żebyście mi dawali propozycje plus to, co bym mógł poprawić w tym wszystkim, co tutaj robię. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy to oglądają. Kto dotrwał do końca, niech napisze komentarz, to będę jeszcze bardziej wdzięczny, bo będę wiedzieć, że oglądasz cały odcinek, a mi bardzo na tym zależy, bo fajnie mieć jakiś feedback od osób. Dziękuję bardzo. Jo.